Wszystkie wdrożenia wykazują, że wysoka dostępność jest bardzo istotna dla naszych klientów. Wynika to z dwóch powodów. Z jednej strony są to pewne wewnętrzne regulacje i poziom usług, który chcemy osiągnąć w przypadku awarii systemu. Z drugiej strony jest wiele technologii, które potrafi to dostarczyć. Te technologie działają na różnych płaszczyznach. Z jednej strony są to klastry o wysokiej dostępności. Możemy również do tego wykorzystać bezpośrednio wirtualizację. Często te technologie są wspierane replikacją pomiędzy macierzami, ale również coraz częściej możemy do tego wykorzystać rozwiązania backupowe. Oznacza to, że w momencie, kiedy wprowadzamy do środowiska przykładowo taki system do zabezpieczenia danych, powinien on współpracować z tymi wszystkimi technologiami. W ten sposób jesteśmy sobie w stanie zagwarantować wysoką dostępność na wielu warstwach.